ponieważ tłok jest nieważki, więc ciśnienie powietrza zamkniętego w cylindrze pod tłokiem jest równe ciśnieniu atmosferycznemu PA, objętość V i temperatura T. Po przemianie ciśnienie wzrosło. Wzrosło z tego powodu, że został położony ciężar Q. Wzrosło o delta P. Mamy więc ciśnienie teraz większe P1, objętość taką samą, ponieważ przemiana jest izochoryczna, a temperatura wzrosła. Piszemy równanie stanu opisujące tę przemianę. Nie ma objętości, ona się uprościła. V jest takie same w obu przypadkach. W równaniu tym wstawmy za P1 sumę ciśnień atmosferycznego i wywartego przez ciężar Q. Z definicji ciśnienie jest stosunkiem siły do powierzchni, na którą ona działa. Siłą jest Q, ciężar, a powierzchnia tłoka jest S. Pomnóżmy obie strony tego równania przez T1, otrzymujemy taką zależność. Zobacz, PA z prawej strony przenosimy na lewą, wyciągamy je poza nawias i otrzymujemy coś takiego. Z tego równania wyznaczamy poszukiwane Q, mnożąc obie strony przez S, czyli przekrój poprzeczny cylindra.